Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Oto wrzost pospolity, a w tym filmiku poznacie informacje o jego uprawie. Wrzost to nie to samo co wrzosiec. Jest podobny, ale jest jednak kilka różnic. O wrzoscach już był filmik wcześniej. Wrzost jest rośliną wieloletnią. Zastosowanie. Najlepiej jako kilka roślin w grupie. Oprócz uprawy gruntowej rośliny można uprawiać również w pojemnikach. I to jest taka bardzo częsta uprawa, dużo osób uprawia wrzosy w pojemnikach, w misach. Wymagania ogólne małe. Okres kwitnienia od sierpnia do października, a nawet i później. Czasami też już nawet kwitnienie w lipcu. Okres kwitnienia może zależeć m.in. od pielęgnacji i odmiany wrzosów. Wysokość rośliny do 60 cm, z reguły do 30 cm. Można spotkać też wrzosy, które są bardzo niskie i rosną na boki. Stanowisko. Najlepiej słoneczne, ale może być też półcień. Dobrze, jakby miejsce było osłonięte od wiatru. Gleba. Żyzna, lekka, przepuszczalna i uwaga, najlepiej kwaśna. Mało kto ma taką glebę, więc tutaj warto kupić torf kwaśny, a nawet są podłoże do roślin kwaśnolubnych czy też do roślin wrzosowatych. Bardziej polecam kupić gotowe podłoże niż sam torf. Gleba w uprawie wielu roślin odgrywa znaczącą rolę. Warto zadbać o odpowiednią glebę, w szczególności jeśli mamy do czynienia z roślinami kwaśnolubnymi, a takie właśnie są wrzosy. Tutaj jednak wspomnę, że niektórzy nie wiedzą o glebie kwaśnej, sadzą wrzosy w zwykłej i uprawa im i tak nawet wychodzi, często na krótką metę, no ale zawsze. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie gleba kwaśna. Z glebą kwaśną kwitnienie powinno być bardziej obfite, roślina powinna lepiej rosnąć, powinna być zdrowsza, przez to zwiększą się jej szanse na przetrwanie. Sadzenie na tej samej wysokości, na której rosła sadzonka. Rozstaw co 20-50 cm, no też dużo osób sadzi bardzo gęsto w pojemnikach i to jest też ok. Cięcie. Najbezpieczniej jest ciąć wczesną wiosną. Usuwamy przekwitnięte kwiatostany, no i ewentualnie pędy, które nie przetrwały. Podlewanie. Tak, aby gleba była umiarkowanie wilgotna. Podlewanie w szczególności w okresach suszy. Jako że dosyć popularna jest uprawa wrzosów w pojemnikach, to profilaktycznie powiem, że w pojemnikach potrzebują one tej wody częściej. Nie podlewajmy jednak tak, aby gleba była bardzo mokra, bo wrzosy tego nie lubią. Wystarczy gleba umiarkowanie wilgotna. Jeśli chcemy podlać, to najlepiej robić to rano lub wieczorem. Nawożenie. Wiele nie trzeba, ale warto coś dać. Można dać nawóz zakwaszający glebę lub specjalny nawóz do wrzosów i wrzośców. Dawkowanie zależy od rodzaju nawozu, ale to jest mniej więcej od 1 do kilku razy w ciągu roku. Rozmnażanie z sadzonek pędowych z odkładów. Mrozoodporność nawet spora. Okrywanie na zimę. Na wszelki wypadek warto roślinę okryć. Można użyć na przykład gałązek iglaków czy też agrowłókniny białej zimowej. Wrzosy w donicy należy zabezpieczyć przed mrozem. Robimy to na przykład przez osłonięcie donicy styropianem i okrycie rośliny przykładowo tymi gałązkami czy też agrowłókniną. Nie jest to oczywiście mus, bo wrzos też może przetrwać bez tego, jednak to jest no, na wszelki wypadek dobre rozwiązanie. Odporność na szkodniki i choroby spora. Odporność na suszę nawet spora. Dodatkowe informacje. Roślina ma zimozielone liście. Wrzos jest rośliną miododajną. Wspomnę tutaj jednak, że są odmiany, których kwiaty się nie otwierają. Jeszcze jedna dodatkowa informacja, że ściółkowanie to przydatny zabieg. Największy plus rośliny, kwiaty. Moja ogólna ocena rośliny 9 na 10. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.